Filip Lewandowski, ze mną Robert Jocz. Dzień dobry, trenerze. Dobry, witam. Miło się zobaczyć w nowym roku. Mamy środę, jesteśmy na Skrze Sport. Dzisiaj były sparingi, była ekipa z Unique, była wasza ekipa, mocny skład. Dokładnie, mocny skład z dwóch czołowych klubów tutaj warszawskich. Rozpoznawalne tutaj sylwetki zawodników. Marian Żółkowski, Damian Janikowski, Arek Wrzosek, Tymoteusz Łopaczek, także bardzo dobrzy zawodnicy. Brakowało dzisiaj Radka Paczuskiego, który już prawdopodobnie pauzuje przed walką. No i co, 5 rund dobrych sparingów i współpraca trwa, tak? To fajnie, raz wy jesteście w Uniku, a raz Unik jest tutaj na Skrze. Tak, dokładnie, wymieniamy się co tydzień, raz robimy tutaj, raz robimy w Uniku, czyli co tydzień jest wymiana, chyba że jest na przykład 2 razy z rzędu tam, to robimy 2 razy z rzędu potem tu. Wiem, że Radka dzisiaj nie było, ale na pewno przyjeżdżał na poprzednie sparingi, albo wy też byliście w Uniku. W jakiej on jest formie przed walką z Tomkiem Romanowskim, bo to jest fajna walka. Walka bardzo na pewno tak, ekscytująca, ciekawa, dwóch dobrych stójkowiczów, strajkerów. No nie mogę się doczekać, kiedy zaczną wymieniać ciosy. Tutaj Radek korzystał z pomocy Tymka, który go dociążał. Bardzo chwalił sobie współpracę z nim. No i zobaczymy, jak tego efekty 15 w Szczecinie, tak? Kto tę walkę wygra, jakby trener typował jako ekspert? Skąd ja mam powiedzieć, nie? No, tutaj jesteśmy jakby za Radkiem, bo no, razem trenujemy i wymieniamy doświadczenia, jakby też bliżej znam Radka, jak jest też, miałem okazję z nim współpracować, być w jego narożniku, więc jakby bliżej jakby naturalnie jest koszula ciału, więc jesteśmy tutaj za Radkiem. Natomiast Tomka też znam, też żyjemy jakby w dobrych relacjach i no, ciężko mi będzie wyłonić tutaj faworyta, 50-50 moim zdaniem. A Arek Wrzosek w jakiej jest formie? I szkoda, że tej walki ze Szpilką nie ma, to ja już wiem, że od dawna jej nie ma, prawda? Ale... No dzisiaj tak obserwowałem go, tutaj robi postępy, jakby wchodzi w to MMA, poznaje, nie jest już takim no, gapą ze stójki, który się daje wywracać na lewo i prawo, w każdej chwili i momencie, broni, wstaje, także to się zapowiada dobry zawodnik wagi ciężkiej. Namiesza w KSW? Nie wiem, jakie są plany włodarzy. Jeżeli dobrze to poprowadzą, myślę, że tak. Jest jakaś granica wieku, do której można wejść w MMA? No bo wiadomo, że Arek jest wybitnym zawodnikiem ze stójki. Teraz pytanie, w jakim wieku się można wszystkiego jeszcze nauczyć, żeby wejść do MMA? Mowa o parterze. Ale tu jakby no, praca mentalna i jakby hard ducha, charakteru, no to, czy to MMA, czy to stójka, czy zapasy, no to jest... Czy jiu-jitsu to jest podobnie i myślę, że bez problemu wejdzie tutaj. Kwestia, jak będą chcieli włodarze go w to wprowadzać, jak na jak głęboką wodę rzucą go w tych pierwszych walkach. A miałby szansę z Filem de Frisem w najbliższym czasie? Na tą chwilę nie. Na tą chwilę nie. To jest pieśń przyszłości, zbudowania jeszcze masy mięśniowej. Jest troszkę moim zdaniem na ciężką wagę za lekki, za mały. Okej, ciekawe. 5, 7, 8 kilo potrzebuje złapać. No i zobaczymy, jak się będzie rozwijał. To dopytam jeszcze o te sparingi. To są ciekawe rzeczy. Na jakiej zasadzie sparujecie? Bo każdy z zawodników ma swoją walkę na horyzoncie. Wiecie, z kim się będzie bił. Trener rozpracowuje rywala i robicie takie sparingi zadaniowe pod tego konkretnego rywala, z którym dany zawodnik się będzie bił. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że jeżeli tak przykładowo Marian Żółkowski między tutaj jakby wierszami się przewija Saladin Parnas, z którym nie jest walka ogłoszona, nie jest, ale do tej walki dojdzie, więc szukamy mańkutów i najlepiej, żeby mieli też umiejętności parterowo zapaśnicze, którzy mogliby Mariana wywracać. No i takie rundy staramy się zestawiać i żeby jak najwięcej takich rund zrobił. Marian miał kontuzję, nie walczył z Saladinem ostatnio, ale teraz wrócił do gry już tak na 100%, tak rozumiem. Na tą chwilę ze zdrowiem jakby nie ma jakby żadnych przeciwwskazań do ciężkich treningów, także zaczynamy przygotowania i trenujemy mocno. Kiedy byście z tym Saladinem chcieli skrzyżować rękawice?
Myślę, że pierwsze półrocze 2023 roku jak najbardziej. Marian będzie pierwszym zawodnikiem, który pokona Parnasa, no bo mamy z nim problem tutaj w Polsce. No jest, ma jedną przegraną, tak, z Torresem, także to będzie miał drugą. Tak, ale no Torres wiadomo jednak nie jest naszym polskim zawodnikiem, ale bardzo dobrze, trzymam kciuki za Mariana. To może przejdźmy do podsumowania ubiegłego roku. W zeszłym roku Marian miał dwie obrony pasa. To był dobry dla niego rok, myślę. Rok dobry. Mam nadzieję, że ten będzie jeszcze lepszy. Marian po prostu jest na tą chwilę zawodnikiem kompletnym i potrzebuje tylko skupienia, dobrych sparingów, tak żeby się przygotować pod konkretnego zawodnika i myślę, że mógłby nawet w UFC konkurować też w pierwszej dziesiątce, spokojnie by mógł do tego pułapu dojść. Co dalej? No to, ale myślę, że pierwsza dziesiątka byłby w stanie tam zajść. To marzy się trenerowi kolejny mistrz UFC? Czy się marzy? No, najpierw trzeba dokończyć sprawy tutaj, tu w Polsce, wygrać walkę, potem się zastanowić, co będzie dla niego korzystniejsze. Nie? Czy też nie zamykać się na UFC, mamy też inne organizacje, ONE FC, Bellator, PFL, także co będzie korzystniejsze. Pojawił się u Joe Rogana Dimitrius Johnson, który bije się teraz w ONE FC i mówił o dużo wyższych zarobkach w ONE FC niż w UFC, to jest prawda? Czy to chodzi o tę kategorię wagową, bo ona jest specyficzna? Ciężko mi powiedzieć, no tutaj patrząc jak Roberto jakby, które ruchy zadecydowały, co zadecydowało, prawdopodobnie pieniądze, i ta dostał lepszy kontrakt niż by dostał UFC. A ta walka Roberto Soldicza, no nieudana przez tą kontuzję, kopnięcie w krocze, na pewno trener oglądał, jak to trener ocenia? Oglądałem. No, nie sądzę, żeby symulował, na tyle znam Roberto i jest naprawdę twardym gościem, żeby po prostu odpuścił walkę, będąc w stanie dalej walczyć. Na pewno było to tak na tyle silne kopnięcie i jakby odbierające siłę i stwarzające ból, że po prostu nie był w stanie kontynuować walki, dlatego została przerwana. Ubiegły rok to była jeszcze współpraca z Janem Błachowiczem, zapytam o to, ludzie są tego ciekawi, ta walka z Rakiczem. Uważaj, co będę mówił. Tak, walka z Rakiczem, dobra, to zapytam, może wyjdźmy od niej, ale też jestem ciekaw, jak wyglądają teraz wasze kontakty, czy jesteście w kontakcie z Janem? No na tą chwilę się nie ma kontaktu, ja jestem w innym klubie, on został w tamtym klubie, także się nie kontaktujemy. A ta walka z Ankalajewem, remis, no zmiana teamu, czy to było potrzebne, bo mówiliśmy na początku, że no rzeczy, które działają, się nie zmienia. Nie mi oceniać, jakby no, czy to była dobra walka, pierwsze trzy rundy były dobre, nawet wręcz bardzo dobre, no i w dwóch rundach oddał to, co wypracował w pierwszych trzech, więc no jakby no to praktycznie nie było to dobrze rozegrane. Nie, tak już tutaj najbardziej łagodnie oceniam, jak może. Taktycznie nie było to dobrze rozpracowane. To bolało to trenera, że nie ma go wtedy w narożniku, że być może mógłby coś innego doradzić? Masz mojej opinii, moim zdaniem, jakbym tam był, pas byłby w Polsce. Okej. Okay. No tak, to mocny statement. To może jeszcze uda się kiedyś z Janem popracować, bo jak rozumiem, no chyba nie jesteście skłóceni. No w tej chwili nie rozmawiamy, nie ma kontaktu, ale to nie znaczy, że któregoś dnia usiądziemy i pogadamy. To nie jest wykluczone. Rozmawiałem z Piotrem Strusem ostatnio, podobno wahał się, czy być na Skrze, czy być w WCA. Powiedział, że zadecydowały prozaiczne rzeczy, po prostu mieszka w Łomiankach i ma do WCA dużo bliżej. Takie rzeczy też odgrywają rolę, czy to już na takim poziomie sportowców jak Jan Błachowicz nie ma żadnego znaczenia? Znaczy no jakby odległości no mają znaczenie. Mieszkamy w Warszawie i po prostu dojazd
czy jedziesz pół godziny, a czy jedziesz godzinę, czy półtorej, no ma to znaczenie. Jestem to w stanie to zrozumieć. Jasne. Jeszcze dopytam o Janka, co z nim dalej w UFC, jakby, czy on jeszcze będzie sięgał po ten pas, ma na to szansę, co powinien zmienić. Też nie chcę wstawiać na taką minę, bo wiadomo, że nie trenujecie teraz razem i że to może zostać źle odebrane, ale jestem ciekaw, jakie jest spojrzenie. Znaczy, moim zdaniem na tą chwilę na pewno jedna walka jest potrzebna, która będzie rozstrzygnięta w taki decydujący sposób, bardzo dobra jakaś wygrana. I wtedy się okaże, czy będzie potrzebna jeszcze druga i jakaś wtedy możliwość ponownej walki, ponownego stanięcia do walki o tytuł może się pojawić. Natomiast chyba na tą chwilę to raczej nie. Za to słyszę, że Joanna Jędrzejczyk chyba myśli o odwieszeniu rękawic z kołka, także dobry pomysł zdaniem trenera? Znaczy, gdzieś między tam artykułami przewinęło mi się, że KSW. Myślę, że jeżeli by chciała zobaczyć w KSW i tutaj Martin z Maćkiem by chcieli zorganizować jej walkę, dogadaliby się, to czemu nie? To dla polskiego MMA bardzo dobra wiadomość. Minąłem tutaj Damiana Janikowskiego, zdecydował się w zeszłym roku zawalczyć w High League. Mówił, że ma trochę za mało walk w KSW. Dobra decyzja? Ja mam takie mieszane uczucia co do Galfrikowych, jakby no pojechałem tam niechętnie, ale z racji tego, no, że razem trenujemy, jestem trenerem Damiana, razem pracowaliśmy, no nie mogę zrobić czegoś takiego, bo to jest Galfrikowa, nie pojadę. Pojechałem. Troszkę zmieniłem zdanie, z bliska wygląda to jak mniej strasznie, a nawet że powiedziałbym, że przystępnie. Jeżeli nie ma ktoś walki, ma ten taki potencjał marketingowy, jest gdzieś pomiędzy walkami, organizacja nie proponuje mu walki i może skorzystać z takiej okazji, to czemu nie? Czemu nie? Tutaj jakby ta wygrana otwiera mu drogę do rewanżu w kickboxingu, który w ogóle nie będzie miał na MMA znaczenia. Zarobią pieniądze, zrobią show. O to w tym wszystkim chodzi. Nie zrobili nic jakby odstającego od norm sportowca i Don Diego i Damian. Jakby zachowali się to przy tych wszystkich wywiadach, ważeniach, kontaktem z publicznością, zachowali się jak sportowcy, także tutaj się nic złego, co by szkodziło MMA, nie stało. A wręcz przeciwnie, fajna walka, tutaj też Don Diego pokazał jakby, nie spodziewałem się, że aż tak dobrze się będzie bronił w tym parterze, także fajnie. Damian jest gotowy na taki stójkowy rewanż z dobrym kickbokserem? No przygotujemy się i zobaczymy, no. Zobaczymy. A czemu z ciekawości te freak fighty z bliska nie wyglądają tak groźnie? Bo ja mam podobne odczucia. Organizacyjnie to wygląda dobrze. Tak, organizacyjnie to wygląda poprawnie. Są tam, nie możemy tego tam porównywać jakby organizacyjnie z KSW czy z UFC, bo to są jakby setki gal jakby doświadczeń, lata pracy. Są tam jakieś tam niedociągnięcia, ale jakby już sam event, samo wydarzenie idzie tak jak należy i nie, no, ja moim jakby wyobraźni było coś takiego, że wszyscy biegają, zaczepiają się, ubliżają, atakują gdzieś tam, natomiast no to gdzieś tam jest, ale tylko przed kamerami w momencie, kiedy są wywiady i ktoś, jedni się na to decydują, inni nie. A zdaniem trenera, skoro już o tym gadamy, te dwa światy się będą coraz mocniej przenikać, bo są sportowcy, którzy już przeszli do freak fightów, no nie wiem, Marcin Wrzosek regularnie się bije w Fame i tak dalej, Bił się. Też Borys Mańkowski. Norman Park, Borys, teraz Damiano spróbował.
wiadomo, tutaj to jest biznes, tak? To nie sport, ale za tym idą też duże pieniądze, walki w KSW, tak jak Pudzian, Mamet, Damian, to są naprawdę duże pieniądze i jeżeli gdzieś jest okazja zarobić jeszcze większe pieniądze, będą próbowali. No pewnie, że tak i też to rozumiem. Padł wątek Pudziana z Mamedem. Dużo osób mówi, że ta walka jest ustawiona. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem tutaj Mamet, tu było coś takiego jak walka Lennox-Lewis, porównam, bo troszkę przeskoczę na boks. Lennox-Lewis, Andrzej Głota poczuł jakby niepewność i obawy Mariusza, po prostu ruszył i to wykorzystał. A słyszał? Wyczuł jego lęk, obawę i poszedł po prostu i zrobił to, co miał zrobić. Ale też możesz, żeby zdementować, nie chcę to być jakimś obrońcą, ale absolutnie, walki na takim poziomie nie są ustawiane, prawda? Nie, absolutnie walka nie była, moim zdaniem, nie była ustawiona. Czemu Michałowi Materli tak poszło z Pudzianem? Popełnił jakiś błąd? Jest już za bardzo porozbijany? Błąd było jakby to, że został na środku oktagonu i jakby chciał wymieniać ciosy z 30 kilo cięższym przeciwnikiem. Tutaj jakby Mamet pokazał, co trzeba było zrobić, po prostu wejść ostro w przeciwnika i go skończyć, czy stójce, czy w parterze. Poszło w parter, jakby obalił. Miał jakby przy klinczu poczuł jakby, że jest w stanie go bać, wyczuł możliwość obalenia i Mario położył się jakby na niego, oddał te plecy, poszedł taki półsuples, to jest w judo uranaga. Wcześniej przy siatce była taka uchimata, którą tak takie pół obalenie. Jakby dla mnie jako znawcy tutaj tej walki zapaśniczo-judowskiej super to wyglądało i walka krótka, ale ciekawa. Gdyby Mariusz do was przyszedł na skraj i powiedział, że chce trenować, to jest, witacie go każdego? Tak? Drzwi otwarte, tak jak dzisiaj tutaj był Marek Samociuk, był, nie znam tego zawodnika, jakiś ciężki zawodnik ze Skry, ale takie 120 kilo, takie solidne. Był Arek. Kurczę, dlaczego nie? Ma z kim robić? Czemu nie? Fajnie, przejdźmy do tego podsumowania roku. Mateusz Makarowski dawał dobre walki, bił się w Babilonie, prawda? Potem bił się na MMA, tak i tam dał tę krwawą walkę. Walka w Babilonie, walka na MMA, tak jakby rok uwierzył w siebie, rok jak najbardziej na tak. Co, czekamy, co się wydarzy w 23. Myślę, że jest w stanie sięgnąć po pas Babilonu. Pytanie czy Tomek Babiloński będzie miał pomysł na taką walkę. Uwierzył w siebie, czyli miał z tym problemy, to jest kluczowe w tym sporcie, żeby mieć tą pewność siebie? To jest jakby, to jest najważniejsze, jakby tego nie masz, wychodzisz do walki, a nie wierzysz w siebie, to już przegrałeś. A ta walka na MMA tak dużo mu zdrowia zabrała? Chciałbym, żeby tak nie było, nie? Ale może tak być, że to gdzieś kiedyś tam się odezwie. Jasne. Ale no to uczulamy go jakby w ataku jest bardzo dobry, bardzo skuteczny, bardzo efektywny, natomiast obrona u niego kuleje. I na to trzeba tutaj postawić jakby presję. Tymoteusz Łopaczyk, też myślę, że niezły dla niego rok. Będzie sięgał po ten pas, czy nie, w tym roku? Pierwsze półrocze tego roku tutaj z Tomkiem Babilońskim są takie wstępne ustalenia, że do takiej walki z Tomaszem Siwcem powinno dojść. Są jeszcze jacyś fajni, perspektywiczni zawodnicy, o których usłyszymy w tym roku? I mamy dobrego bardzo kickboksera z Ukrainy, Aleksander Mojsa.
zawodnik był One FC w Formule K1, mistrz świata Muay Thai, mistrz świata kickboxingu i będzie debiut w MMA i myślę, że będzie o nim też słychać wkrótce. Wiadomo kiedy, jaka organizacja, możemy zdradzać? Debiut w organizacji TFL, 22 lutego, a mogłem dzień w tamtą coś pomylić. Na tym samym wydarzeniu, w którym Karol Szypek będzie bronił pasa i na tym samym wydarzeniu on zadebiutuje. To ilu macie teraz zawodników w waszym teamie? Powiększa się. No jest taka solidna grupa, 15-20 osób, które trenują. To jest taka max wypor? Jest, jest raczej wagi do wagi średniej, natomiast ciężkich jest mniej. I to jest taka maksymalna wypor? To się w każdej chwili może zmienić. Przyjdzie jeden do niego dojdzie trzech, także to się w każdej chwili może zmienić. Chciałem zapytać o tę wyporność maksymalną. Czy to jest taka optymalna ilość zawodników? To jest max? Jeszcze byście przyjęli kolejnych 10? To im więcej, tym lepiej. Jak będzie drugie tyle, to nikt się nie będzie obrażał i ich wszystkich przyjmiemy. Jeżeli chodzi o trenerów, to jeszcze Krzysztof Gutowski, tak, który zgaduje, że trzyma pieczę nad stójką głównie? Trzyma generalnie poziom jest w tej chwili taki, ja jestem troszeczkę na urlopie, ale z doskoku pomagam, pieczę nad wszystkim trzyma Krzysiek, pomaga mu Adam, jest Bartek od zapasów i ja we wszystkim jak coś potrzebują, we wszystkim pomagam. Czyli faktycznie miał trener za dużo, bo tak po tym rozstaniu z USA była mowa, że może odpoczynek? I... Jest, to odpoczynek jest wskazany, dochodzę do siebie, ale już jest taka wewnętrzna chęć dochodzić do mnie, żeby z powrotem na ostro zająć się przygotowywaniem zawodników. To czego wam życzyć w nowym roku? Sukcesów. Tego oczywiście życzę, jak najwięcej tych pucharów, tych medali, zwycięstw. Jak najmniej kontuzji i jak najwięcej sukcesów. Bardzo dziękuję, miło było porozmawiać. Dzięki serdecznie. Dziękuję.